Psalm 23, Bóg pasterzem i gospodarzem. Psalm Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pocieszy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Amen. I jest taka modlitwa El Malei Rachmanim, czyli Boże pełen miłosierdzia za naszych bohaterów. Boże pełen miłosierdzia, zasiadający na wysokościach, pozwól, by znalazły wytchnienie pod skrzydłami boskiej obecności, na wyniosłościach świętych i czystych, niczym światłość firmamentu niebieskiego, dusze synów i córek naszych, powstańców z gettu w Warszawie, Białymstoku, Częstochowie, Bracławiu, Krzemieńcu, Nieświeżu i innych. Dusze uczestników walk podziemnych w Krakowie, Wilnie, Mińsku oraz setek innych partyzantów w obozach zagłady. W Treblince, Sobiborze, Oświęcimiu, Janowie, Forcie IX, Babim Jarze, partyzantów z gettu w Wilnie i Białymstoku i na całym obszarze Polski, Związku Radzieckiego i gdziekolwiek. Dusze żołnierzy walczących w wojsku polskim, radzieckim, amerykańskim, brytyjskim, francuskim i kanadyjskim. W brygadzie żydowskiej i innych, którzy poświęcili siebie w obronie honoru swego ludu i zginęli na polach walki za świętość imienia Twego i imienia ludu swego. I wszystkich spoczywających tu na białostockim cmentarzu rabinackim. Wspominamy ich dusze, aby znaleźli odpoczynek w rajskim ogrodzie Edenu. Dlatego, o Panie pełen miłosierdzia, skryj ich w cieniu swych skrzydeł na wieki i zwiąż węzłem życia ich dusze, bo Pan jest dziedzictwem. Niechaj odpoczywają w pokoju na swych łożach. Powiedzmy. Amen.